Robiła Pani wczoraj zakupy w niedzielę? Robiłam. Czy uważa Pani, że obecna sytuacja z niedzielami handlowymi jest w porządku, czy tak jak było wcześniej, było lepiej? Wolałabym tak, jak było wcześniej. Jak najbardziej pozytywną. Tamte panie mają też, nie, sprzedawcy nazwę ogólnie, mają po prostu wolny dzień dla siebie. Doceniam to. Nie przeszkadza mi to. Tanko, robiła Pani zakupy w niedzielę wczoraj? Nie. A uważa Pani, że obecny zakaz handlu w niedzielę jest w porządku, czy tak jak było wcześniej jest okej? Okay? Nie robię w niedzielę zakupów, to nie wiem. Dlaczego Pani nie robi? Bo chcę mieć odpoczynek. A co Pani sądzi o obecnym zniesieniu niedziel handlowych? Czy to jest w porządku, czy to jest dobrze, czy tak jak było wcześniej było lepiej? To, co było na początku, to było chyba najlepiej, bo to wszyscy mieli, swobodnie sobie chodzili po obiedzie do sklepu. Mhm. Część tak, bo nie wszyscy do kościoła pędzą. Mhm. Część idzie tu, no to znaczy ogólnie było dobrze. A co Pan sądzi o niedzielach niehandlowych i niedzielach handlowych? Czy ten pomysł jest w porządku, czy tak jak było wcześniej było lepiej? Co Pan o tym sądzi? No znaczy kwestia tego, czy było lepiej, czy nie, no to jest wiele i za, i przeciw tak naprawdę. Bo w sumie jeden dzień do odpoczynku jest tak naprawdę potrzebny. No i w sumie jest cały tydzień, żeby robić te zakupy, nie? To niech ludzie sobie w ten ostatni dzień odpoczną, tak jakby. No niech ta niedziela będzie dla ludzi, nie? Żeby odpoczęli sobie. Wydaje mi się, że niehandlowe niedziele są lepsze. Chociaż czasem, wiadomo, zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś czegoś zapomni i fajnie jest, jak te sklepy są otwarte. Ale mimo wszystko jestem za tym, żeby były zamknięte. Żeby sobie ludzie odpoczęli. Wszystkie niedziele, czy tak jak jest teraz, jest już w porządku według Pana? Znaczy, wydaje mi się, że jak teraz są porozkładane te niedziele, i jak ktoś sobie pracuje, no to jest okej, nie? Właśnie to jak mówię, jak jest jakaś kryzysowa sytuacja i można podejść sobie do sklepu, no to jest fajnie, no ale wiadomo, tak jak powiedziałem wcześniej, ta niedziela niech będzie takim dniem odpoczynku dla wszystkich. Mi to nie przeszkadza, no bo mamy 6 dni pozostałych, żeby robić zakupy, nie? A jakie ma Pani opinie na temat tego obecnego zakazu handlu w niedzielę, w sensie zakazu, czyli są niedziele handlowe, niehandlowe, czy to jest w porządku, czy tak jak było wcześniej też było okej? Tak jak było wcześniej, że niedziele powinny być wolne. A dlaczego? Albo ludzie też chcą odpocząć. Okej. Tak jak wszyscy. My chcemy mieć wolne i oni też. Według mnie każdy powinien sam podjąć decyzję. Jeżeli będziemy mieli wolny wybór, wtedy pokażemy, czy jesteśmy bardziej za, czy przeciw. Jedną niedzielę to powinien być handel, bo to zawsze ktoś coś kupi, ten czy ten. W niedzielę, nie wszystkie niedziele są handlowe. Czy Pani uważa, że coś takiego jest w porządku, czy Pani uważa, że wszystkie niedziele powinny być handlowe? Nie, te panie, które obsługują, powinny też mieć wolne. Tak myślę ja, że powinno być trochę wolnego miejsca dla tych pań też.